A naszym gościem profesor Krzysztof Szczucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, prawnik. Dzień dobry, panie profesorze. Witam serdecznie, dzień dobry. Wczoraj konferencja premiera, premier podkreśla, premier Donald Tusk, wszystkie nasze działania są zgodne z prawem, nie cofniemy się, więcej będziemy uchylać immunitety, będziemy rozliczać posłów PiS, którzy bezprawnie okupują gmach telewizji, gmach Polskiej Agencji Prasowej. To jest próba straszenia. My się nie lękamy się Donalda Tuska. Prawo jest po naszej stronie. To, co robi Donald Tusk, jego rząd i Bartłomiej Sienkiewicz w mediach publicznych, jest od początku do końca nielegalne, a obecność posłów w tych budynkach to jest realizowanie mandatu posła i senatora, artykuł 19-20. To jest po prostu obrona praworządności, obrona prawa, obrona tego, żeby media w Polsce mogły funkcjonować niezależnie od woli i decyzji Donalda Tuska. No dobrze, ale w tej chwili już nie ma prezesów, są likwidatorzy. To coś zmienia? Czy to zmienia pewien punkt widzenia, jeżeli chodzi o prawo spółek handlowych, ale z perspektywy mediów publicznych zmienia niewiele. Mediów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, Polskiej Agencji Prasowej nie da się zlikwidować bez zmiany ustawy. No nawet zróbmy sobie taki eksperyment myślowy, że zastosowano by tutaj te ogólne przepisy KSH, doprowadzono by do likwidacji, dajmy na to, Telewizji Polskiej, a jednocześnie ustawa o radiofonii i telewizji uznawałaby, że misję przynależną mediom publicznym, jeżeli chodzi o telewizję, realizuje Telewizja Polska S.A. No to byśmy mieli w ustawie co innego, w rzeczywistości co innego. Ustawy utworzyły media publiczne, czyli właśnie telewizję, radio, agencję prasową, i tylko ustawy mogą doprowadzić do ich likwidacji. A ustaw nie podpisze prezydent, chociaż wiele osób mówiło, że tym ruchem Bartłomiej Sienkiewicz ograł pana prezydenta. Wykorzystał weto prezydenckie, żeby swój plan zrealizować. Ja bym raczej powiedział, że ten ruch pokazuje, że plan Bartłomieja Sienkiewicza był bardzo słabym planem, że zrozumiał, że środowisko może zrozumiało, że to się nie powiedzie, że to bezprawie, które zastosowano, jest na tyle widoczne, że sądy nie zarejestrują tych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, i teraz w panice sięgnięto po inne rozwiązanie. Rozwiązanie, które jest również bezprawne i które również nie powinno zyskać akceptacji sądów. My na pewno zrobimy wszystko, wszystkie działania prawne podejmiemy, żeby sądy nie zarejestrowały, nie zaakceptowały takiego rozstrzygnięcia. Donald Tusk na konferencji też powiedział, że on będzie respektował i prawo, bo jest praworządny, i wyroki sądów będzie respektował. No to cóż za kłopot, żeby i pan prezes Surmacz, i pani prezes Kamińska, i pan prezes Adamczyk złożyli wnioski do sądu. Ale rzeczywiście, że tak jak składali, tak i złożą znowu. Natomiast pamiętajmy, że Donald Tusk mówi jedno, a robi drugie, i to w sprawach i poważnych, i w sprawach drobnych. Do dzisiaj się nie doczekaliśmy odpowiedzi na pytania zadawane po jego exposé w Sejmie, chociaż obiecywał najpierw, że odpowie w Sejmie, później, że wyśle nam odpowiedzi. Może z perspektywy słuchaczy to jest drobna sprawa, ale jeżeli ktoś kłamie, nie dotrzymuje obietnic w takich drobnych sprawach, to co dopiero, jeżeli chodzi o poważne. Jeżeli Donald Tusk mówi, że będzie przestrzegał prawa, to pamiętajmy, że on będzie przestrzegał prawa tak, jak sam je rozumie. Kiedyś to powiedział nie tak dawno temu. W exposé zresztą. Tak, czyli takiego prawa, które, takich interpretacji prawa, które są dla niego dogodne, które przygotuje mu Adam Bodnar, które przygotuje mu pan Berek. Takich interpretacji według wykładni, jak dogodzić Donaldowi Tuskowi, a nie takiego prawa, jakie ono obowiązuje w rzeczywistości. Donald Tusk mówił, nie ma takiej wersji przywrócenia mediów publicznych narodowi, która by nie wzbudziła furii Kaczyńskiego i PiSu. Można było robić wolniej, ale co by to zmieniło? Ale czy by to zmieniło ich sposób myślenia, postępowania? Nie. To jest mówi taki kolejny mit i kolejne nadużycie, kłamstwo, nieprawda, bo ja zadałem sobie ten trud, żeby przejrzeć raz treści, które są przekazywane w tym dzienniku telewizyjnym wieczornym, który pan Czyż wydaje, prowadzi. No, trudno mówić tutaj o jakimkolwiek obiektywizmie, nie wiem, o tym, że to jest telewizja neutralna, to jest telewizja prowadzona przez ludzi zaangażowanych po tamtej stronie sceny polityki.
politycznej. Niektórzy z nich byli po prostu kodziarzami. Można zresztą poczytać ich stare wpisy w mediach społecznościowych i to widać, nie mówiąc już o marnej jakości merytorycznej, jakichś dyskanteriach i doktrynach wydawanych oczywiście chodziło o dykasterię i nie o doktrynę, tylko deklarację, ale to jest tylko przykład. Marny poziom merytoryczny, zaangażowanie bardzo duże polityczne po tamtej stronie, a ta słaba jakość też może wskazywać, że w tym wszystkim może chodzić, to trzeba będzie, uprawnione służby muszą to sprawdzić, o to, żeby osłabić wpływy telewizji publicznej na rynku medialnym, po to, żeby inni zarobili więcej. No dobrze, ale jeżeli teraz mamy likwidatorów, oni działają, jak rozumiem, też pana zdaniem, czy zdaniem PiS-u bezprawnie, no ale to jest nowe otwarcie, to nie jest taki moment, kiedy wy powiecie, no dobrze, to jest bezprawne, ale my już nie będziemy dyżurować, tylko będziemy robić innego rodzaju ruchy. Że zwiniecie te dyżury. Nic takiego się, panie redaktorze, nie wydarzyło, żeby nie dyżurować, żeby nie bronić praworządności, aby to bezprawie trwa, jest podtrzymywane. To jest jego nowa odsłona. My oczekujemy, że media publiczne będą działały na podstawie i w granicach prawa, tak jak to było do tej pory, że uprawnione zarządy, że tutaj pan Surmacz, pani Kamińska, pan Adamczyk będą mogli realnie kierować podległymi sobie spółkami i że jeżeli Platforma Obywatelska cokolwiek chce zmienić w ich działaniu, to przygotuje projekty ustaw i będzie i Sejm, Senat i prezydenta do tych ustaw przekonywać. Więc nie ma teraz powodu, żeby kończyć te działania, które Prawo i Sprawiedliwość w obronie procedur, w obronie prawa, w obronie legalności rozpoczęło. Donald Tusk uważa, że to on działa legalnie. Mówią i to mnie tak irytuje, mówi premier Donald Tusk, że ta władza zaczyna od siłowego przejęcia mediów. Jeszcze raz oglądałem podpis pana Matyszkowicza, prezesa TVP, który odchodzi, który podpisał dokumenty nie tylko o swojej rezygnacji, ale także o przekazaniu obowiązków swoim następcom. Następcom, czyli najpierw przewodniczącemu Rady Nadzorczej, panu Łopińskiemu, a później panu Adamczykowi, wybranemu zgodnie z przepisami. No, Donald Tusk, media lubią się o tym rozpisywać, że się irytuje, wścieka. Mnie stany emocjonalne... Teraz sam powiedział, że jest zirytowany. Mnie stany emocjonalne Donalda Tuska tak bardzo nie ruszają. Zależy na tym, żeby tutaj media działały zgodnie z prawem, zgodnie z regułami. Są przepisy, które regulują ich działanie i trzeba w Sejmie próbować je zmieniać, a nie jakimiś takimi metodami, które są poważnym nadużyciem prawa, są bezprawiem i tu też prokuratura będzie musiała się tym w przyszłości zająć i doprowadzić to do jakiejś oceny prawnej, po prostu pociągnąć tych uzurpatorów do odpowiedzialności karnej. My działamy zgodnie z prawem. Jeżeli ktoś uważa, że my działamy niezgodnie z prawem, to ma do tego instytucje odwoławcze, a nie pięści. To jest cytat z wczorajszej konferencji premiera Tuska. To jest, panie redaktorze, w ogóle temat na dłuższą rozmowę, bo w Platformie Obywatelskiej i w środowiskach także prawniczych, tych, które popierają Platformę Obywatelską, jest jakieś takie przekonanie, że oni mają jedyne prawo do prowadzenia spraw państwowych, do decydowania o tym, co jest legalne, co nielegalne, co jest zgodne z konstytucją, co jest niezgodne z konstytucją. To jest taka... Ale nie warto pójść do sądu i poczekać na rozstrzygnięcie sądowe, czy to o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, albo inne postępowania. Ale to wszystko się dzieje. Działo się do tej pory. Były wysyłane pisma do sądu, były kierowane wnioski o zabezpieczenie i tak będzie też teraz, na pewno. Te działania muszą być podjęte. Ja wierzę i głęboko apeluję do sędziów, referendarzy, tych wszystkich, którzy będą zajmowali się tymi sprawami, żeby działali w oparciu o prawo, przepisy, a nie o poglądy czy irytacje Donalda Tuska. Jeżeli będą działali zgodnie z przepisami, to jestem przekonany, że odmówią wpisu likwidatora, że zabezpieczą działanie tych spółek zgodne z prawem, ale równocześnie te działania poselskie mają powodować to, że nie będzie to bezprawie się szerzyło w spółkach, no bo na decyzję sądów trzeba będzie chwilę zaczekać. Mam nadzieję, że niedługo, ale na pewno potrwa to raczej tygodnie niż dni. To jak długo potrwa wasza interwencja i w PAP-ie, i w Polskiej Agencji, i w Telewizji Polskiej? Panie redaktorze, tutaj nasze kierownictwo będzie o tym decydowało. Trudno na razie powiedzieć, jak długo, ale posłowie są w tych miejscach potrzebni. Może wam chodzi o dynamikę polityczną. Zapowiedzieliście 11 stycznia demonstrację. Trzeba dowieść zainteresowanie, trzeba dowieść emocje tylko 11 stycznia. Czy do demonstracji. Stąd te dyżury, stąd
ta no, szukanie podstawy prawnej, żeby działać dalej. Znaczy, panie redaktorze, tutaj ja bym bardzo chętnie powiedział i ucieszyłbym się, gdyby sytuacja w mediach publicznych się znormalizowała, to znaczy ten zamach na media się skończył, uprawnieni prezesi wrócili, mogli spokojnie tymi spółkami zarządzać. Na pewno byśmy tutaj nie generowali jakichś emocji dla samych emocji. Nie jest to naszym celem. Pamiętajmy, że to Platforma i jej sojusznicy dopuszczają się zamachu na media, a my reagujemy. Jeżeli ktokolwiek tutaj jest źródłem emocji, które nie są potrzebne, bo tak jak mówię, prawo powinno być po prostu przestrzegane, to jest to Donald Tusk, jest to Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia, Biedroń Czarzasty, no wszyscy liderzy opcji rządzących. Naszym gościem profesor Krzysztof Szczucki, prawnik, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Co dalej z budżetem po wecie pana prezydenta, co z podwyżkami? Jak będzie grać koalicja rządząca? Wiemy, że Szymon Hołownia nie zwoła szybszego posiedzenia, nie będzie pewnie procedowany projekt prezydencki. Mówi się, że koalicja złoży swój własny nowy projekt ustawy okołobudżetowej. Czy tutaj właśnie, bo też trzeba pamiętać, że pan prezydent nie zawetował budżetu, bo tego nie może zrobić. Budżet jest dopiero po pierwszym czytaniu. Zawetował ustawę okołobudżetową, czyli taką, która reguluje zasady wykonywania, realizowania budżetu w danym roku, zawetował ze względu na to, co się dzieje w mediach publicznych. Nie ma jego akceptacji na dofinansowanie mediów, które są nielegalnie przyjmowane, bo generalnie media potrzebują wsparcia finansowego. Pamiętajmy, że te problemy finansowe mediów publicznych mają źródło m.in. w dawnych wypowiedziach premiera Tuska, który zachęcał do tego, żeby nie płacić abonamentu radiowo-telewizyjnego. To jedna z przyczyn tych kłopotów finansowych. Niemcy zresztą dopłacają do mediów publicznych dużo więcej niż my. No ale w sytuacji, kiedy one mają się stać tubą Donalda Tuska, kiedy są właśnie odbywa się nielegalny zamach, to prezydent podjął taką słuszną zresztą decyzję, ale jednocześnie przygotował swój projekt dotyczący podwyżek dla nauczycieli, którym Sejm mógłby się zająć choćby dzisiaj. Jest dzień, normalnie pracujący Polacy pracują, a Sejm zbierze się dopiero 10 stycznia. Słyszymy o tym, że będą wprost regulacje wprowadzane do projektu ustawy budżetowej, nawet nie około budżetowej. Zobaczymy. To jest droga, żeby podwyżki były zabezpieczone, czyli poprawka do budżetu wprost, a nie nowa ustawa okołobudżetowa. Z formalnego punktu widzenia zapewne da się to tak przeprowadzić, ale jak to będzie zrobione, to zobaczymy i będziemy to oceniać dopiero wtedy, kiedy te przepisy się pojawią. Premier Tusk powiedział także, że Rada Ministrów podjęła decyzję o przystąpieniu Polski do Europejskiej Prokuratury. No dlaczego? Skąd ten pościg? Bo to jedna z pierwszych decyzji pana premiera. To nie jest dobra decyzja. Tutaj obszar wymiaru sprawiedliwości, także działania prokuratury powinien być jakby zastrzeżony dla instytucji polskich. Powinno państwo polskie w tym obszarze, oczywiście we współpracy z innymi prokuratorami i sądami, tak jak to się odbywa w normalnym funkcjonowaniu na co dzień, ale tworzenie jakiejś super prokuratury europejskiej nie wydaje mi się uzasadnione. To jest niestety tendencja, panie redaktorze, która się ujawnia. Zaakceptowano pakt migracyjny, nie zatrzymano reformy czy deformy Unii Europejskiej, która jest prowadzona, a którą można było nie tak dawno temu zatrzymać. No to pokazuje, że Donald Tusk będzie spłacał długi wobec Brukseli, wobec Niemiec i ta postępująca integracja prowadząca do centralizacji, do stworzenia z Unii Europejskiej jakiegoś super państwa będzie kontynuowana, że ona nie zostanie zatrzymana, że nieprawdą jest, że Platforma będzie stała na straży polskiej suwerenności, niezależności i właśnie w takich decyzjach, jak ta notyfikacja przystąpienia do prokuratury europejskiej, to jest wykazywane, to jest pokazywane. To jest też przenoszenie kompetencji z Warszawy do Brukseli? To jest jeden z elementów przenoszenia tych kompetencji, jak najbardziej. I myślę, że nie ostatni, że takich działań będzie więcej. No, bo Adam Bodnar jako minister sprawiedliwości już w tym projekcie rozporządzenia zmieniającym regulamin urzędowania sądów pokazuje, że w zasadzie prawo europejskie i wyroki luksemburskie i strasburskie są dla niego ważniejsze niż polska konstytucja i wyroki Trybunału Konstytucyjnego. To już na koniec wróćmy do mediów publicznych. Jak to będzie dalej wyglądać?
O, chciałbym wiedzieć, panie redaktorze. Wczoraj na Radę na Nowogrodzkiej długie rozmowy, pan poseł brał w nich udział. Długie rozmowy, ale oczywiście rozmowy, które nie mogą być inne, jak tylko stwierdzające, że to, co się dzieje w mediach publicznych jest, w tej chwili to, co się dzieje, jest nielegalne, że ten zamach Sienkiewicza i Tuska jest bezprawny, że będzie musiał spotkać się kiedyś z oceną sądu karnego, a być może także Trybunału Stanu, a dzisiaj trzeba zrobić wszystko, żeby media nadal działały na podstawie ustaw. Tak jak mówię, jest Sejm, jest Senat, jest prezydent. Trzeba, jeżeli Platforma chce pracować nad regulacjami ustawowymi, a nie tutaj metodą kija bejsbolowego, jakiegoś wandala, który wpada do mediów i wszystko próbuje zdemolować, działać metodą faktów dokonanych. No, na to nie ma zgody. I zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądać, czy będą kolejne kroki, bo mówi się o Krajowej Radzie Sądownictwa, o Trybunale Konstytucyjnym, że to będą kolejne pola sporów. Tego się obawiam, tym bardziej, że Trybunał Konstytucyjny w najbliższym czasie ma rozpoznawać ważne wnioski dotyczące odpowiedzialności prezesa Narodowego Banku Polskiego przed Trybunałem Stanu, dotyczące właśnie także mediów publicznych. I widząc, jak działa ta ekipa rządząca, to obawiam się, że za chwilę, zwłaszcza właśnie po wyłączeniu sygnałów telewizji publicznej, będzie dokonany zamach na Trybunał Konstytucyjny, może także na Krajową Radę Sądownictwa. Drodzy Państwo, na to nie ma zgody, tego nie można zaakceptować. Znowu, jeżeli cokolwiek się im nie podoba, to można zmieniać ustawy, dyskutować o tym. Na tym polega demokracja parlamentarna, ale obawiam się, że tu znowu będzie metoda dużych, silnych panów, którzy do tych instytucji będą wchodzić i próbować wyprowadzać. Po telewizji publicznej, jaki jest bilans polityczny? Panie pośle, już podaję nie do prawnika, a do polityka. Czy po tej telewizji Donald Tusk uzna, okej, to mogę iść dalej, to mi daje korzyści, a przynajmniej nie daje strat, więc mogę iść tak samo wobec Trybunału, czy wobec Krajowej Rady Sądownictwa? Czy krótkoterminowo to on zaspokaja potrzeby swojego radykalnego elektoratu, ale nie uwolni się już od tych obrazów, tak jak się nie uwolnił od obrazów redakcji Wprost, tak nie uwolni się od tych obrazów, kiedy duży, silny pan próbuje zgnieść w drzwiach panią poseł Borowiak, kiedy siłą próbuje się wchodzić do mediów publicznych, kiedy próbuje się dyskretnie wynosić kamery i kable z Placu Powstańców. No to są jakieś żenujące obrazy. I to wróci. Wróci do Donalda Tuska. W pewnym momencie na pewno pojawi się więcej potknięcia. Tylko czekam, aż rozwinie skrzydła pani Nowacka w Ministerstwie Edukacji i zacznie ideologizować polskie dzieci. No myślę, że polskie rodziny się na to nie zgodzą i to wszystko się skumuluje i wywoła na pewno duży gniew społeczny. Więc bilans długoterminowy na pewno będzie negatywny. Ale to rozumiem, wy już myślicie w kategoriach długoterminowych. To nie jest tak, bo widziałem na Wyborczej taki tekst, że jest plan, aby pan prezydent wysadził rząd demokratyczny, jak pisze Wyborcza. Że już teraz, że to już 11 stycznia i po rządzie Tuska, nie, jak rozumiem, to będzie dłuższa droga. Panie redaktorze, my jesteśmy klubem i formacją polityczną, która jest gotowa, żeby w każdej chwili przyjąć odpowiedzialność za Polskę. Wiemy, jak prowadzić rząd, wiemy, jak prowadzić dobrze polskie sprawy. Czy to będzie krótkoterminowo, czy długoterminowo, to niezależnie od tego będziemy w gotowości i zawsze chętnie w odpowiedzialności za polskie sprawy przyjmiemy stery władzy państwowe. To mówił profesor Krzysztof Szczucki, prawnik, wykładowca akademicki, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny i Partia Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. A teraz prosto do radia publicznego, innego radia, do radia publicznego, ale nie na występ, nie na wywiad. Najpierw do Sejmu, panie redaktorze, a później dalej do realizowania obowiązków poselskich. Zobaczymy, gdzie i jakie to się okaże. 8:32 minuty. Panie pośle, dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. Szczególnie dziękuję tym, którzy nie godzą się ze stylem działania pana podpułkownika Sienkiewicza i pana premiera Donalda Tuska. Ład medialny jest zagrożony, stąd tym ważniejsze jest, żeby się to państwo, ten ład medialny, próbowali ratować, próbowali go na tyle kształtować, żeby on, żeby przynajmniej była przestrzeń na wolne debaty i na dostęp do wolnych informacji. patronite.pl/radiownet to jest to miejsce, gdzie można wspierać rozwój Radia Wnet, tak żebyśmy my mogli się rozwijać, tak żebyśmy mogli współtworzyć to okno możliwości wolnej debaty w Polsce. W Polsce, gdzie tej wolności medialnej będzie nie za dużo. Widziałem wczorajszą konferencję Donalda Tuska.
w zasadzie dziennikarze wszyscy, czy pracownicy mediów wszyscy stawali te same pytania, a nowy dziennikarz Polskiego Radia, nie wiem, czy państwo macie świadomość, o co pyta, jak nie macie, to ja państwu powiem, pytał o kwestię smogu w polskich miastach. To interesowało radiową agencję informacyjną i to jest najbardziej palący temat w tej chwili. Nie media publiczne, nie kwestia prawa, nie kwestia tego, co się dzieje w rządzie, nie kwestia nawet budżetu, kwestia czystego powietrza. Istotna oczywiście, ale nie wiem, czy najważniejsza. No i tak by chciał Donald Tusk, żeby tak jego konferencje wyglądały, że przychodzi pan z TVN-u, potem pan z nowej telewizji, potem pan z nowego radia i pytają go, ależ pan jest piękny, ależ pan jest cudowny i skąd pan ma tyle siły, że robi pan tyle dobrego. Takie media przynajmniej mi nie odpowiadają, jeżeli państwo także nie uśmiecha się wizja Polski, gdzie media są od przytakiwania rządzącym i od osłaniania kolejnych działań mniej lub bardziej zgodnych z prawem władzy. To rzeczywiście teraz jest moment budować coś, co będzie medium prawdziwie publicznym. Coś, co nie zależy od polityków tej czy innej opcji, ale od państwa. Dlatego bardzo zachęcam, żeby wstąpić na stronę patronite.pl/radio.wnet. Niech pan podpułkownik Sienkiewicz się nie cieszy tak bardzo.